Witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzień dobry. A my znowu sobie gramy w Army Men RTS. I dzisiaj będziemy właśnie przechodzić misję piątą. It came from the basement, czyli to przyszło z piwnicy, to wylazło z piwnicy, coś w tym stylu. No i będziemy to grać. Gra nie będzie ciężka, ale właśnie jak widzicie nowy przeciwnik chyba będzie. O, super. O kur. Spadochrony mają? Gonna have to reach the top of the stairs before we can reestablish contact. Well, that shouldn't be too hard. The place is dead. Uh-huh. Yep. Dead. Keep your eyes peeled, gentlemen. I got a bad feeling about this. Ja też. No, nieciekawie się zapowiada. Oj, nieciekawie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Books. A, że... troszkę zdziwiło mnie, że oni tak sobie skoczyli tak z wysoka, bo tu jeszcze są spadochroniarze i oni tak z góry spadli, nic im się nie stało, a spadochroniarze tu mają spadochrony, więc no, spoko, no. Jak to woli. I będziemy tutaj iść głównie tym i tym. Sobie jakoś ich zaznaczę, nawet aż zrobię to. Także wow, niesamowite. Jedynku się tu lubię? No. Dobra. I będziemy powoli iść. A, coś tu się też na czas chyba robi. A, to. No, ten fajnie, bo na hita ma. Dobra, ten będzie tu. Dobra, ale my bierzemy jedynkę. Czekaj, no, a chuj. No, lecimy z Kogzem. Może ten odcinek będzie krótszy, bo to jest, jak widzicie, taka misja bardziej... Przejdź na szybkości. Taki slalom tutaj mamy do przejścia. Więc ciężko nie będzie. Przynajmniej tak zakładam. Czy coś tu ciekawego jest w tym garażu? Nie wiem, sobie grałem tak na luzie, to aż tak miałem czas, żeby się poprzeglądać wszystkiemu. Ale nie ten. Ale nic nie było. To nas nie zje. Chyba. No, miałem czas, żeby się wszystkiemu poprzyglądać, ale chyba nic tu ciekawego nie ma. Zresztą po drodze najwyżej coś zobaczymy, a jak nie, to... No. Najwyżej wy coś zauważycie po drodze. A, wezmę jeszcze od razu tych drugich. Bo prawdopodobnie od dupy strony też te robaki potrafią sobie iść. Bo one wychodzą sobie ze szczelin, nie? Mają sobie swój resp. Gdzieś tam i mogą po prostu sobie przejść. Tutaj trzeba w miarę patrzeć takie zakamarki, bo nie pamiętam, czy tu właśnie nie będzie czegoś w stylu. Czegoś w stylu. Weapon boost. No. Czego on idzie do przodu? A zresztą, nie będę w nim. No, snajperem. No, niektórych snajper nie jest w stanie tak po prostu rozdupcyć na hita. Powinniśmy... Czekaj. No. Tędy powinniśmy iść. A, to ci tu będą. A my pójdziemy tędy, bo tu pewnie będzie właśnie jakiś... Jakiś bonusik. I like this. Ten za bardzo do przodu się wytegowuje. Oh shit. O, oberwie. Ale go nam aż tak nie szkoda. No, a przy okazji zobaczyliście, jak mrówki atakują. Szybkość. Szybszość, chyba. Tylko nie wiem... Tylko nie wiem, na jaki
Czy to jest czasowe, czy ogólnie? Chyba ogólnie. To fajnie. Nasze postacie teraz mogą szybciej się poruszać, nie będą mierdolić, że są wolne. Grzuwy. Bo to wtedy by było takie jednak troszkę męczącem. No dobra, tym tu podejdziemy. O, fajny pająk. Gdzie on jest? O, tu sobie chodzi. No ładnie go zrobili graficy. Ale śmiesznie driftuje w miejscu trochę. Pająk. I wszyscy z tą archeotomią, czy jak to się... Archeofobią, to już tylko... Zabierz to, zabierz to. Oho. Coś... Get out of there, smart. Can you hear me? Blintz knows you're in the house. He's got his back. Bomber's inbound. You must reach the stairs. Get out now. No, chyba teraz będzie na czas. You heard him? The clock is ticking, soldiers. Go, go, go! No, clock is racking. No, kurwa, 6 minut. A, tutaj chyba nie chcemy iść. Albo pójdziemy. Te mrówki też tam rozwoją. No, nawet tutaj. Nie wiem, czy to nie był błąd, że tu jest po prostu ich spawn. Tu jest ich spawn. Aha. No fajnie, fajnie. Tak mi zaciekawie. Zbieprzej. A te mrówki były tu pookrążane tymi. No. By nie wyłaziły. O, tu była jakaś mina w skleju. O, pająk tak się spuścił. Ciekawe, czy naszego może dziobnąć. O, tu możemy też pójść. Coś tu może być. Ryzyk, fizyk? A, może się wyrobimy w czasie. No, bo miny są inne gówna. O, ja cię trochę chcę jeść. Przynajmniej z pieprza tyle mam mózgu. Bez jaj, że poszedłem w jakieś gówniane miejsce, bo bym się wściekł. Ale chyba tak się stało, że poszedłem do dupy. Nic? Zero? Serio? Dobra. To zapieprzeć. Z życiem nie ciekawie mają. No. Rzeczywiście. Dobra, zapieprzać. Okej. No, w pewnym sensie za. Nie lubię ograniczeń czasowych, ale snajper ważne, że się trzyma. No, nam zginie jeden.
Ale go nie szkoda, zawsze się go ten... Tędy iść, czy krótszą drogą? No. Cóż, i będzie, że ten misja taka jest, że... Że żeby jeden z punktów, żeby coś tam fajnie było, to żeby nie stracić nikogo. Ale niestety stracimy. O dwóch? O dwóch. Cóż. Mógłbym to zrobić lepiej, ale niestety czas. Ale ten serc długo celuje. No jak pojebanie. Ale mam i minutkę, to na luzie. Tutaj już sobie chyba poradzę, uważam, żeby wejść tu. No. O, wszyscy żyją nagle, spoko. Vicky. O, to jest ta. Z tą typiarką później będziemy mieli do czynienia. O, najgłówniejszy. Jak widzieliście, to miałem jeszcze wcześniej srebrny, bo... Podniosłem wszystkie bonusy wtedy, a straciłem wcześniej też tego frajera, tego z karabinkiem. No, dobra. Ale mówi się trudno, czasowo też spoko. No, także fajnie było, ale się skończyło. Mogłem zrobić lepiej, ale mówi się trudno. A w tym czasie się ludzie będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, napiszcie w górę, dobre komenty, się proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tego gry i gierency, tam czy się z wami żegnam. Cześć, żegnam, cześć. No i nara.